Kilkudziesięciu widzów przyszło obejrzeć mecz Pyszkowian z LKS Sochą, którą prowadziła legenda Jutrzenki Warta Piotr Sajda. Z kolei po raz pierwszy drużynę z gminy Brzeźnio poprowadził na własnym boisku były trener LKS Woli Będkowskiej, mistrza jesieni grupy trzeciej sieradzkiej klasy B Robert Stępień. Już w siódmej minucie drużyna z Pyszkowa niespodziewanie objęła prowadzenie, a strzelcem bramki był Filip Zielonka, były podopieczny z LKS-u Woli Będkowskiej trenera Pyszkowian. W 43 minucie po strzale jednego z zawodników LKS Socha interwencją popisał się bramkarz gospodarzy Seweryn Jędrzejewski. Do przerwy drużyna Pyszkowa prowadziła 1-0. Mimo iż drużyna z Sochy przyjechała w 11-osobowym składzie, podjęła walkę o zdobycie chociażby punktów w gminie Brzeźnio. W 78 minucie sędzia spotkania odgwizdał rzut karny dla LKS-u Sochy. Karnego strzelił kapitan gości Tomasz Błaszczyk i ustalił wynik meczu na 1-1. W trakcie meczu sędzia musiał sięgać po kartoniki aż 13 razy. Żółte kartki otrzymali Michał Kuśmierek, Przemysław Przelazły, Piotr Ubych i Mateusz Andrych z LKS-u Pyszków. Zaś po stronie LKS Socha kartki zobaczyli Maciej Łuczak, Zbigniew Dorabiała, Tomasz Błaszczyk, Damian Wierzbicki i Bernard Musiał. Z drużyny z Sochy Zbigniew Dorabiała i Maciej Łuczak zobaczyli drugie żółte, a w konsekwencji czerwone kartki i goście kończyli mecz w dziewiątkę. Przede wszystkim to był mecz walki. Warunki były oczywiście równe dla wszystkich, no ale boisko bardzo przeszkadzało tutaj w graniu w piłkę, więc wynik 1-1. Myślę, że taki sprawiedliwy wynik. W dziewięciu jest na pewno dużo, dużo ciężej, ale mimo wszystko cieszę się, że przyjeżdżając w 11, dostając dwie czerwone kartki, jeszcze jesteśmy w stanie zawalczyć. Także naprawdę chwała chłopakom, że bardzo, bardzo się dzisiaj zaangażowali. Jakie tutaj macie cele teraz na rundę wiosenną? Waszą drużynę ktoś wzmocnił? Może ktoś od was odszedł? To znaczy, przede wszystkim celem jest... chęć jest utrzymania się w tej lidze, a co czas pokaże. No, gramy, w każdym meczu chcemy wygrać, w każdym meczu chcemy grać. Mówię, no, borykamy się z problemami kadrowymi, mamy nie za wielu chłopaków, ale dajemy sobie jakoś radę. Myślę, że jakoś utrzymamy się w tej lidze. Drużyna powinna wyglądać do tej pory lepiej. Niestety tracimy punkty nie z gry, tylko z karnych. Tak samo straciliśmy jeden w Ustkowie, tracąc, że tak powiem, z karnego. To samo dzisiaj było, niestety dzisiaj. Jednak z gry wydaje mi się, że drużyna wygląda bardzo dobrze, wygląda dużo lepiej, nie traci bramek, to jak w poprzednim sezonie, było to 5-6-0 do tyłu. W tej chwili jest tendencja zwyżkująca. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy wezmą coś z siebie i wyciągniemy wnioski po dzisiejszym meczu. Brakuje pewnych jednych elementów, stałych fragmentów gry, brakuje po prostu różnych dograń, ale pracujemy nad tym. Jaki macie cel teraz na rundę wiosenną? Czy zamierzacie się utrzymać? Mamy zamiar się utrzymać, po to tu właśnie jestem.